Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Wolne Głosy w Telewizji Republika. Moim Państwa gościem jest pan Ryszard Łukoś, główny analityk firmy Exmetrix. Witam serdecznie. Dobry czas. Witam serdecznie, bo to jest kolejne nasze spotkanie. Spotykaliśmy się dosyć często, rozmawiając o epidemii koronawirusa, o której już w tych emocjach wyborczych trochę zapomnieliśmy, ale koronawirus niestety dalej z nami jest, mimo tego, żeśmy o nim zapomnieli. Proszę pana, jaka jest w tej chwili aktualna sytuacja epidemiologiczna? Bo z tych komunikatów, no taki mamy stan zachorowań dzienny pomiędzy 200 a 300 dziennie. Czy to jest spadek, czy możemy powiedzieć, że ta epidemia jakoś jednak wygasa, czy wręcz przeciwnie? No, o wygasaniu troszkę trudno mówić, natomiast powiedziałbym, że jest stabilna sytuacja. Aczkolwiek można by sobie życzyć, żeby ta stabilizacja była na trochę niższym poziomie. No, zbiegło się to wszystko z wakacjami, z trochę dalszymi luzowaniami tych obostrzeń, które obowiązywały, a przede wszystkim z tym, że trochę słabiej jest z dyscypliną społeczną. No, na wakacjach tego się zresztą spodziewaliśmy już wcześniej. To nie jest jakby żadną niespodzianką. I nie tylko u nas trudno jest wyzerować zupełnie te dobowe przyrosty. U nas to w tej chwili od dłuższego czasu właśnie, tak jak pan powiedział, no to jest pomiędzy 200 kilkadziesiąt, a czasem 300 kilkadziesiąt przypadków na dobę. Natomiast generalnie jest to trend bardzo, bardzo wolno, jednak malejący, z takimi przerwami. Po prostu w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że trochę różni się od tego, co mieliśmy kilka tygodni temu, ponieważ bardzo dużo tych zakażeń pochodzi właśnie z ognisk, nie z tej rozproszonej. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, bo parę tygodni temu mieliśmy takie no, bardzo wyraźne kilka ognisk koronawirusa w kopalniach. Tam był z tym spory problem. W kopalniach już sytuacja jest jako tako chyba opanowana, ale ilość zachorowań no, jakoś nie spada skokowo. Tak, chodzi o to, że te ogniska przedtem były takie, powiedzmy, nazwijmy to tak, stacjonarne. To były kopalnie, czasem jakaś firma, niekiedy jakiś dom pomocy społecznej. Natomiast w tej chwili dosyć sporo jest tych zachorowań pochodzących właśnie, no, poniekąd z powodu zluzowania czy zmiany pewnych parametrów tych obostrzeń. Teraz to są wesela, pogrzeby, jakieś pierwsze komunie i tak dalej. Więc tutaj kwestia zwiększenia tej dopuszczalnej liczby osób z 50 do 150 i to, że nie muszą nosić maseczek, plus ten wakacyjny, że tak powiem, taki nastrój trochę bardziej luźny, no i po prostu mamy taką sytuację, że co parę dni nam się takie ognisko jakieś pojawia, no i trochę psuje statystyki. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to jest taka stabilizacja na dość, no dość takim umiarkowanym, powiedziałbym, poziomie. Zresztą to nie jest tylko u nas, bo u naszych sąsiadów, Czechów, Słowaków, którzy są podawani w końcu za wzór w regionie, jeśli chodzi o opanowanie koronawirusa, no mieliśmy przez prawie miesiąc bardzo mało przypadków. W Słowacji to był 1-2 przypadki dziennie, natomiast w Czechach to było od 30 do 40. W tej chwili w Czechach to jest nawet ponad 100 czasem, natomiast w Słowacji to jest taki wyskok, tam to jest dużo, to jest 20-30 przypadków na dobę, więc po Ale prostu Czesi, tak mamy, Czesi powrócili że to się do. Ten okres letni zwiąże z większą zachorowaniem. Czesi powrócili do niektórych obostrzeń, od których no, wobec małej ilości zachorowań już tam zrezygnowali. Czy w Polsce nas też czeka przywrócenie jednak pewnych rygorów? No,
Myślę, że bez tego się możemy się bez tego nie obejść. Nie tylko w Czechach, ale na przykład w Hiszpanii, gdzie okazało się, no to jest zupełnie inna sytuacja oczywiście, ale okazało się, że wpuszczono tam dosyć sporo turystów i są problemy właśnie z zagranicznymi turystami w tej chwili i przywraca się tam po prostu pewne obostrzenia. Ja myślę, że u nas by się przydało po prostu troszeczkę zreorganizować to używanie maseczek, bo ono w tej chwili jest takie, że po prostu w jednych miejscach jest konieczność używania, w innych nie. Jak się zapomni tej maseczki, to niektórzy tego później pilnują, przestrzegają, na przykład obsługa sklepów czy jakichś instytucji przestrzega, a w innych miejscach no, pozwalają zrobić zakupy bez problemu i tak dalej. Więc tutaj to po prostu rodzi taką pewien brak dyscypliny. No to można by ustabilizować jakoś i ujednolicić, to tak myślę. A w tym kontekście ważne jest pytanie o no, jakoś spodziewaną drugą falę zachorowań. Czy ona będzie i no, jak groźna będzie? Znaczy, my tutaj też się spodziewamy, no nic odkrywczego w sumie nie powiem, jeżeli powiem, że się spodziewamy drugiej fali jako praktycznie pewnej, natomiast kiedy ona będzie? Są takie głosy, że ona się po prostu pokryje z sezonem grypowym. W naszym mniemaniu nie do końca tak musi być. Sezon grypowy jest bardzo rozciągnięty w czasie, bo on się tak u nas zwykle zaczyna gdzieś w połowie września. Natomiast maksimum zachorowań na grypę przypada w lutym i to jest bardzo długi okres. Tutaj nie musi się to tak dokładnie pokrywać. Natomiast faktem jest, że we wrześniu wiadomo już, że dzieci na pewno pójdą do szkół, czyli będziemy mieli stacjonarne zajęcia, a nie takie jak do tej pory przez te dwa czy trzy miesiące były zdalnie prowadzone. Więc to też może się przyczynić do tego, że we wrześniu ta liczba zachorowań z tego tytułu zacznie nam rosnąć. Natomiast co do wysokości tej drugiej fali, to my uważamy, że te środki, nawet w taki trochę niedoskonały sposób, nie do końca dyscyplinowany używane, to jednak one działają zarówno na wirusa COVID, jak i na wirusa grypy. I tutaj niekoniecznie to wszystko musi się ze sobą pokrywać w czasie. Po prostu może być tak, że zachorowań na grypę będzie z tego tytułu nawet trochę mniej, niż by było, gdybyśmy po prostu nie myli tych rąk częściej, tak jak się zdążyliśmy przyzwyczaić, nie chodzili w maseczkach w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc z naszych obliczeń wynika, że ten szczyt powinien mieć mniej więcej taką samą wysokość, jak to, co mieliśmy w tej pierwszej fali, a nie wyżej. A tak krótko, jakby pan miał odpowiedzieć, szczepić się na grypę, tą zwykłą naszą grypę, powszednią, że tak powiem, czy nie? Ja myślę, że jeśli chodzi o szczepienie przeciwko grypie, to sądzę, że tak jak do tej pory, myślę, że warto się szczepić. Te szczepionki są sprawdzone. Wiemy, że jak one działają. Wiemy oczywiście, że w zasadzie sprawdzają się tylko w danym sezonie, później są następne, ale one już mają wieloletnią taką tradycję. Wiadomo, jakie są statystyki stosowania, niestosowania tych szczepionek, więc tutaj ja uważam, tutaj że musimy postawić. Chociaż nie jestem lekarzem, podkreślam, więc tutaj trochę nie mam tak do końca prawa się na ten temat wypowiadać. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo, bardzo mi przykro. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika był pan Ryszard Łukoś, główny analityk firmy Exmetrik. Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję za uwagę.